Witajcie moi drodzy widzowie! W dzisiejszym materiale recenzja zestawu LEGO Overwatch Tracer kontra Trupia Wdowa. Ja jestem Lekrz Kamila i zapraszam Was do oglądania. Najpierw zrecenzujemy sobie same minifigurki, które są naprawdę świetne. Na początku mamy Tracer. Ma ona dwa swoje pistolety, pomarańczowe nóżki, bardzo ładny nadruczek na torsie. Z tyłu ma taki jakby piorun przedstawiający jej szybkość. Ma ona również bardzo ładny nowy elemencik włosków. Dwie twarzyczki. Pierwszą taką, a drugą taką. Jeżeli ściągniemy jej sobie tego pioruna, to sama minifigurka. Z tyłu wygląda w ten sposób. Teraz zajmiemy się minifigurką Trupiej Wdowy. Jak widzimy, ma ona dwa wyposażenia, czyli naprawdę bardzo fajny i duży pistolecik oraz taki harpun, który bardzo kojarzy mi się z serią z Batmana. Ma ona naprawdę bardzo ładne nadruczki, również dwie twarzyczki, pierwszą taką, a drugą taką. Z tyłu mamy takiego jakby pająka, no i ten element włosów jest naprawdę prześwietny. Mamy tutaj taką jakby koronę oraz naprawdę bardzo ładne fioletowe włosy. Minifigurka jest bardzo, bardzo fajna. Sam zestaw prezentuje się następująco. Jak widzimy, jest on białego koloru. Tutaj mamy złote elementy, które niestety są naklejkami. Mamy również silniczek. Dwa skrzydła, które nam się ruszają. Po bokach mamy znak Overwatcha, z tyłu mamy silniki oraz otwierany schowek, w którym otrzymujemy takie coś. Jeżeli chcemy, by zestaw stał nam na półce, to możemy zrobić coś takiego, a jeżeli chcemy się nim pobawić, to po prostu wyciągamy te dwa białe, identyczne elementy i wsadzamy do środka naszą minifigurkę Tracer. No i mamy pojazd. W środeczku mamy jeszcze coś do prowadzenia samego pojazdu. No i pod spodem mamy naprawdę ciekawy elemencik. Jest to naprawdę duży nadruczek z napisem WPG. Tak się to prezentuje. Naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że zestaw jest naprawdę warty zakupu dla prześwietnych minifigureczek oraz dla samych klocuszków. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie mojego materiału i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!